przedsiębiorcom. No, tradycyjnie w ekonomii przedsiębiorców dzielimy na trzy grupy. Na producentów, na handel, czyli osoby, które produkty wyprodukowane przez producentów starają się upłynąć na rynku. No i wreszcie na usługi. I ja też posłużę się w dalszej części prezentacji takim uproszczonym modelem, trójpodziałem. Żeby zaistniały w ogóle relacje pomiędzy klientem a przedsiębiorcą, bardzo ważny jest etap zaistnienia komunikacji. Znowu, w ekonomii istnieje pojęcie klienta jako pewnej komunikatywnej publiczności rynkowej, która się przygląda temu, co się dzieje na rynku i następnie w którymś momencie dochodzi już do bliższej relacji z przedsiębiorcą. Przedsiębiorstwa musi w jakiś sposób poinformować swoich potencjalnych klientów o tym, co może dostarczyć, o swojej ofercie. Następnie w jaki sposób powinien doprowadzić do dialogu, który wreszcie zakończy się transakcją, czyli wymianą czy to usługi, czy produktu za pieniądze.